Na wernisaż wystawy artystów, którzy zgłosili się do konkursu jesiennego Salonu Sztuki Lustro, zaprasza Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w najbliższy piątek, 1 grudnia o godzinie 18. 16. edycja jesiennego Salonu Sztuki przebiega pod zmienioną formułą. Mamy nową statuetkę, nową nazwę, Lustro. I konkurs nasz dedykowaliśmy młodym twórcom między 20 a 36 rokiem życia. Wpłynęło ponad 400 zgłoszeń, prawie 500 do wystawy pokonkursowej, którą będziemy otwierać w najbliższy piątek. Zakwalifikowanych zostało 80 prac. Na wystawę składają się m.in. prace olejne, rzeźby czy instalacje wideo. Wystawa ta to prezentacja zbiorowa młodych twórców, mężczyzn, kobiet, osób artystycznych o różnym temperamencie, wrażliwości, wizji świata i siebie. Mamy różne techniki, mamy klasyczne obrazy olejne, tempery, rzeźby, instalacje wideo, rodzaje performance'ów. Myślę, że to ciekawe doświadczenie, barwne, kolorowe, nieco mroczne. Taki jaki jest przekrój młodego społeczeństwa, młodych ludzi, osób artystycznych i twórców. Po wernisażu organizatorzy zapraszają na koncert. Po wystawie zapraszamy do kawiarni na Słodką Nutę na koncert zespołu Salkersi. Będzie wesoło, będzie dynamicznie. Wystawa będzie czynna do 28 stycznia przyszłego roku.